Ministerstwo Rozwoju pracuje nad tym, aby bon turystyczny mógł zostać przydzielony w innej formie. Potwierdzono już, że wstępne założenia ministerstwa nie będą mogły zostać zrealizowane. Jadwiga Emilewicz będzie musiała wprowadzić odpowiednie zmiany. Sam Andrzej Duda nalegał, aby bon został wprowadzony jeszcze przed początkiem wakacji, jak informuje portal Wirtualna Polska. Opracowany przez Ministerstwo Rozwoju bon turystyczny miał skłonić Polaków do spędzenia tegorocznych wakacji na terenie naszego kraju. Dzięki temu obywatele mieliby ponieść mniejsze wydatki związane z urlopami, natomiast lokalne przedsiębiorstwa agroturystyczne mogłyby zmniejszyć straty z powodu zamrożonej gospodarki podczas pandemii koronawirusa. Według serwisu Wirtualna Polska bon turystyczny na 1000 zł miał przysługiwać 7 milionom Polaków. Przedstawiciele rządu przyznali jednak, że zrealizowanie projektu tak, jak wcześniej zapowiadało to Ministerstwo Zdrowia, prawdopodobnie będzie niemożliwe. By wprowadzić formułę zapowiedzianą przez wiceminister Jadwigę Emilewicz, nalegał prezydent Andrzej Duda. Bon turystyczny na innych zasadach lub wcale bon turystyczny wywołał wśród Polaków duże zainteresowanie. Dlatego Andrzej Duda i Jadwiga Emilewicz spotkali się, aby usprawnić wprowadzenie projektu, by wszedł w życie jeszcze przed wakacjami. O tym, że prezydent będzie chciał przyspieszyć pracę nad bonem, powiedział Wirtualnej Polsce rzecznik kampanii Głowy Państwa, Adam Bielan. Na pewno tak. Sam byłem w środę wieczorem świadkiem, jak pan prezydent dopingował panią wicepremier Jadwigę Emilewicz, która odpowiada za dział turystyka w polskim rządzie, do tego, by przyspieszyć pracę nad programem bonu turystycznego. Słowa rzecznika cytuje WP. Bon turystyczny miał wspomóc branżę turystyczną, która ucierpiała najbardziej z powodu wprowadzania rządowych obostrzeń i zamrażania gospodarki na czas pandemii koronawirusa. Chociaż prace nad projektem miały być już zaawansowane, okazało się, że pojawiły się dosyć istotne problemy. Wszystko wskazuje na to, że bon nie pojawi się w formie zapowiadanej przez Jadwigę Emilewicz. Według Wirtualnej Polski, wiceminister nie omówiła wcześniej propozycji z premierem Morawieckim. W środowisku związanym z turystyką spotkaliśmy się z krytycznymi głosami co do tej koncepcji. Ta pomoc mogłaby trafiać do podmiotów, które ucierpiały mniej lub bardziej. W związku z tym, na naszym biurku są różnego rodzaju propozycje, które mają być bardziej celowanymi propozycjami do poszczególnych firm czy segmentów branży turystycznej. Nie chciałbym jeszcze tego rozstrzygać, ale faktycznie pojawiają się argumenty, które pokazują, że pomoc kierowana do tych, którzy najbardziej ucierpieli, może być bardziej efektywna. Słowa rzecznika rządu Piotra Muellera cytuje WP. Aby bon turystyczny mógłby być wprowadzony, rząd może wprowadzić nowy próg dochodowy dla osób, które mogłyby otrzymać bon. Chociaż wcześniej Jadwiga Emilewicz mówiła o 5,2 tysiąca brutto, rząd miałby obniżyć próg do 4 tysiące. Brutto. Projekt miałby formę czasową, a nie stałą. Jednak pojawiają się również głosy mówiące o tym, że z powodu kryzysu mogą pojawić się trudności ze znalezieniem wystarczających środków w budżecie państwa. Źródło: Wirtualna Polska.